Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję Orbitrek przednionapędowy York X520. Pełną specyfikację maszyny zobaczycie w opisie filmu. Ja będę mówił o tych podstawowych parametrach, które interesują mnie najbardziej jako potencjalnego nabywcę maszyny. Orbitrek wyposażony jest w 12-kilogramowe koło zamachowe oraz elektroniczną regulację obciążenia. Maksymalna waga użytkownika 150 kg, długość maszyny 180 cm, szerokość tutaj w rączkach 67 cm, wysokość maszyny 176 cm, rozstaw między stopami tylko 7 cm, długość kroku 48 cm. Zaprezentuję Wam teraz jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 98 kg będzie wyglądała na tej maszynie. Pierwsze wrażenia, kiedy wejdziemy na Orbitrek, pracuje on bardzo płynnie, cicho, nie ma się tutaj naprawdę do czego przyczepić. Rozstaw między stopami, długość kroku, naprawdę czuję się bardzo komfortowo. Wyświetlacz. Niezbyt duży, czytelny. Mamy tutaj półeczkę na telefon, tablet. Wszystko Wam to zaraz zademonstruję. Rączki nieruchome z blaszkami do pomiaru pulsu. To, co mi się bardzo podoba w tej maszynie, kiedy złapię za te rączki, wymusza ona, zwróćcie uwagę, taką wyprostowaną sylwetkę. Osoba wyższa, osoba niska zdecydowanie znajdą odpowiednią pozycję na tej maszynie. Rączki ruchome. Zobaczcie, jaki mam tutaj zapas. Złapię za samą górę, gdzieś tutaj w połowie. Naprawdę wszystko jest w tym Orbitreku dopasowane, jakby był robiony specjalnie dla mnie. Bardzo często w tych wysokich Orbitrekach te rączki ruchome, one jakoś są źle wyprofilowane i zdarza się, że potrafią wyciągać tą rękę mocno do przodu. Z biegiem czasu po prostu robi się to bardzo denerwujące, zwłaszcza jeżeli trenuje osoba niska, wtedy bardzo często po prostu łapie za te rączki nieruchome, z ruchomych po prostu nie korzysta. A tutaj zwróćcie uwagę, im osoba jest niższa, tutaj to wyprofilowanie jakby wchodzi na maszynę, także również wysoka, niska osoba na pewno znajdzie odpowiednią pozycję na Orbitreku. Sprawdzę teraz, ile można dodać maksymalnego obciążenia. Tutaj pierwszy minus, jeśli chodzi o ten Orbitrek, to regulacja jakby obsługa tej konsoli. Te przyciski up-down są bardzo małe i powiem Wam, że trzeba się tutaj naprawdę napocić, żeby w niego trafić. I zakładam, że po całym treningu, kiedy będziemy sobie regulować to obciążenie góra-dół, palec będzie nas po prostu bardzo bolał. Mamy tutaj już obciążenie ustawione na maksimum i powiem Wam szczerze, że w skali od 1 do 10 no dałbym taką szóstkę. Naprawdę można się zmęczyć. Zmniejszę teraz obciążenie na minimum, wykonam taki delikatny interwał, żebyście zobaczyli, jak właśnie przy moim wzroście, mojej wadze ta maszyna będzie zachowywała się, kiedy to tempo po prostu zostanie zwiększone. W tym celu łapię za rączki nieruchome, przechodzę jakby z ciężarem na palce i zobaczcie, maszyna stoi bardzo stabilnie, pewnie, nic nam się nie buja na boki. Naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Zobaczmy, jak to będzie, kiedy złapię za te rączki ruchome. Również jest naprawdę bardzo fajnie. Postaram się ten ciężar przerzucić jakby na te rączki. Troszeczkę do tyłu. Naprawdę trening na Orbitreku sprawia bardzo dużą
przyjemność. Następna rzecz, jaką będę chciał przetestować, ja osobiście, kiedy wykonuję jakieś długie treningi na Orbitreku, zdarza mi się, że ląduję właśnie w takiej pozycji i właśnie w niektórych modelach ten rozstaw między rączkami ruchomymi jest wąski i te rączki obijają mi się o barki. Tutaj mam zapas, myślę, około 5 cm z każdej strony. Także naprawdę również bardzo duży plus dla Yorka X520. Zaprezentuję Wam jeszcze, jak to jest tą stabilnością. Zwróćcie uwagę, że ta kolumna główna, na której jest wyświetlacz, jest ona dość masywna i naprawdę bardzo sztywno tutaj siedzi, bardzo ciężko jest ją rozbujać. Ha, zobaczmy jeszcze na boki. Również trzeba się napocić, żeby wywrócić się na tym Orbitreku. Jeśli chodzi o przód, to nie ma opcji, żebyśmy polecieli. Jeśli chodzi o tył, no to wiadomo. Zawsze będzie w tym Orbitreku, głównie z przednim napędem, kiedy pochylamy go gdzieś na siebie, zawsze ten przedni stabilizator będzie nam podskakiwał do przodu, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę Orbitrek jest świetny i mógłbym chyba codziennie na nim wykonywać takie treningi cardio. Przejdźmy teraz do jakości wykonania. Tutaj mamy ten wyświetlacz z półeczką na telefon, tablet. Dokładnie tutaj są te przyciski. Zwróćcie uwagę, one są takie naprawdę mikroskopijne, także jedyny minus jak na razie, jaki znalazłem w tej maszynie, przechodzimy niżej, rączki nieruchome z blaszkami do pomiaru pulsu. Nie sprawdzałem, czy Orbitrek łączy się z pasem telemetrycznym, postaram się to gdzieś tam w opisie albo w komentarzu dodać, jeżeli znajdę taką informację. Bidon, zwróćcie uwagę, ta kolumna, na której jest wyświetlacz, jest ona naprawdę taka solidna, także na maszynie czujemy się mega bezpiecznie. Z tego co pamiętam, w tym miejscu są łożyska. Schodzimy niżej. Tutaj są łożyska. Tutaj już łożysk nie ma. Także naprawdę Orbitrek pracuje bardzo płynnie. I te łożyska na pewno robią jakąś tutaj dobrą robotę. Rolki transportowe, ten przedni stabilizator. Zwróćcie uwagę, on jest niezbyt mocno masywny, ale naprawdę spełnia swoją rolę. Te plastiki są naprawdę wszystko bardzo dobrze spasowane w takim połysku. Orbitrek na żywo, powiem Wam szczerze, wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach. Prowadnice. Z tego co zauważyłem, producent nie dodaje smaru silikonowego do prowadnic. Także ja tutaj posmarowałem te prowadnice i od razu Orbitrek pracował troszkę ciszej. Pokażę Wam jeszcze te podstopki. Mój rozmiar buta, z tego co pamiętam, 45,5 i zobaczcie, że tutaj mam jeszcze bardzo dużo zapasu. Także każdy na pewno znajdzie odpowiednią pozycję na tym naprawdę bardzo ciekawym Orbitreku. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Fabrycznie nowy Orbitrek kupiłem za 2599 zł na pełnej gwarancji producenta. Chciałbym tutaj tą maszynę jakoś porównać do innych sprzętów, jakie znam. No i pierwsze do głowy przychodzi mi Energetic Body ENW1000 oraz Xterra FS3,5, których u siebie w wypożyczalni mam naprawdę bardzo dużo. Jestem z nich bardzo zadowolony. No ogólnie mógłbym o nich dużo pozytywnych rzeczy mówić. Jak do tych maszyn ma się York X520? No zdecydowanie dużo wygodniej mi się na nim trenuje. Ten komfort treningu jest naprawdę na takim wyższym poziomie. Także tutaj, jeżeli chodzi o porównanie, bo możecie o to pytać, Yorka do tych innych maszyn typu właśnie Xterra czy Energetic, no to zdecydowanie tutaj wygrywa York X520. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że 98% osób, które obserwuje ten kanał, nie subskrybuje go. Kilka razy już Was prosiłem o łapki w górę i subskrypcję.
Oczywiście wszystko pnie się w górę. Bardzo Wam za to dziękuję. Motywuje mnie to oczywiście do dalszego działania. Dzisiejszy film może zakończę tym, że bardzo Was proszę o to, żeby się nie subskrybowali kanału, ani nie dawali łapę w górę. Także może zrobicie odwrotnie i te subskrypcje dacie i łapki w górę. A tak poważnie, jeżeli macie Yorka X520 u siebie, piszcie proszę w komentarzach pod filmem, jak on sprawuje się u Was. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie będziecie mi zadawali pod tym filmem, jeśli chodzi o dobór odpowiedniej maszyny. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.